Cześć kochani! Cześć! Witamy gorąco serdecznie w pięknym dniu. Wiem, że teraz Wam się nudzi. Nam też się nudzi, wszystko rozumiem. Dlatego pomyślałyśmy z Karolą, że może... Boże, przedstawimy Wam kilka pomysłów na to, co robić w domu. No bo już od ponad tygodnia siedzimy w tym domu. Wychodzimy tam czasami sobie na jakiś spacer, ale generalnie... Moje dzieci to w ogóle nie widziały innych dzieci już od tygodnia i zaczynają wariować. Ja też. I Karola jest pierwszą osobą, którą po tygodniu zobaczyłam, a ona mnie. Bardzo się ucieszyłyśmy na swój widok. Nawet nie wiesz jak bardzo. I słuchajcie, się śmiałyśmy w windzie właśnie, że się pomalowałyśmy na tę okoliczność, że się dzisiaj widzimy. Więc naprawdę bardzo się cieszymy, ale z całą resztą świata nie mamy kontaktu. Siedzimy w domu i słuchajcie, pomyślałam, że Wy też siedzicie, w większości z Was, bo wiem. I pomyślałam, że coś tutaj poopowiadamy, co możemy robić w czasie wolnym w domu, jakie mamy pomysły. Nie są to, słuchajcie, jakieś wyjątkowe i spektakularne odjazdowe pomysły, nic tutaj innowacyjnego, ale kilka takich rzeczy może sobie z nich skorzystacie, a może Wy napiszecie pod vlogiem Wasze pomysły, jak sobie zagospodarować ten czas, bo tutaj widzicie, na tygodniu to się nie skończy, chyba będzie jeszcze dłużej. Także no nie jest za ciekawie, ale trzeba sobie radzić i właśnie po to jest ten vlog. Słuchajcie, na początek powiem o czymś, co mnie zachwyciło, a to jest proste, a pewnie Wy to robicie, a ja po prostu zrobiłam wielkie oczy. Jeszcze zanim się zaczęła kwarantanna i zanim każdy siedział w domu, poszłam na spacer z moją sąsiadką oraz drugą koleżanką, są bardzo bliskie mi osoby, dziewczyny. I w trakcie tego spaceru one zaczęły opowiadać, jaki fajny jest ten peeling, który one sobie same zrobiły. Peeling do ciała. No więc ja zrobiłam wielkie oczy, no bo ja sobie sama peelingów nie robię. No wiem, że tam można z kawą i tak dalej, ale ja tych peelingów nie robię i na dowód tego, że ten peeling, który zrobiły sobie jest taki fajny, bo zrobiły sobie z tych samych składników, dostałam trochę tego peelingu do domu na wypróbowanie i okazał się rzeczywiście świetny, bo oprócz tego, że peelinguję skórę, to ją też super nawilża, więc napisałam do właśnie sąsiadki: daj mi przepis na ten peeling. I ona mi dała ten przepis, słuchajcie, to jest proste. Karola, słuchasz? Oczywiście. No, może też sobie zrobisz taki peeling w domu. Słuchajcie, rozpuszczacie 4 łyżki stołowe oleju kokosowego. Najłatwiej go rozpuścić w mikrofali, żeby on był taki płynny. Musicie go przestudzić. I jak już będzie przestudzony, to do tych 4 łyżek stołowych oleju kokosowego dodajecie 2 szklanki cukru, najlepiej brązowego, trzcinowego, tak będzie najlepiej, oraz 1–2 łyżki stołowe takiej zwykłej oliwy. Może jak macie na oliwkę bambino, to może być oliwka bambino, ale taka... Oliwa z kuchni też może być. I słuchajcie, do tego wszystkiego, żeby to ładnie Wam pachniało, dodajecie na przykład zapach do ciasta, taki wiecie, aromat do ciasta. No i ja dostałam wersję tego peelingu z zapachem pomarańczowym. Wiecie, i każdy z tych składników no naprawdę kosztuje niewiele. Słuchajcie, mieszacie to, no i macie genialny, słuchajcie, peeling do ciała. Najlepiej, wiecie, w jakimś, no nie wiem, starym opakowaniu po masce do włosów, czy w słoiku sobie go trzymać. On oczywiście po jakimś czasie on się rozwarstwia, ale wystarczy go porządnie zamieszać. I właśnie to jest to fajne w nim, że on super całe ciało peelinguje. Jak lubicie taki mocniejszy peeling, to więcej tego cukru dać. Fajne jest to, że właśnie ja speelingowałam sobie całe nim ciało i słuchajcie, to ciało było nawilżone, takie mięciutkie, miluśne, że aż mniam, mniam. Więc taki peeling za pomocą oleju kokosowego, odrobiny oliwy, cukru i zapachu do ciasta możecie sobie zrobić w domu same, dziewczyny. Nie wiem, czy robicie? Robisz sobie sama peelingi, Karola? Kiedyś robiłam, teraz jakoś teraz jestem zaleniwa. Możesz spróbować, ja polecam i powiem Wam, że ja sobie taki peeling zrobię. To, co na przykład wczoraj zrobiłam i co powinnam robić częściej, ale Wy też tego nie robicie, nie jest to za przyjemne, ale polecam to zrobić, jak mamy teraz właśnie więcej czasu i siedzimy w domu, to słuchajcie, wyczyściłam 2 rzeczy. Jak robicie pranie i wlewacie płyn do prania i płyn do płukania tkanin, to ten pojemnik rzadko kiedy pamiętamy o tym, żeby go czasami wyjąć z pralki i porządnie wyczyścić. I mogę Was zapewnić, jak za często tego nie robicie, to tam różne rzeczy mogą pływać albo być przyczepione do ścianek. Robisz tak, Karola? Czyścisz? Ostatnio czyściliśmy, tak. Brawo. A mi się tak przytrafiło trochę dłużej nie czyścić i nie było dobrze. Także słuchajcie, przyznaję się, ja to wczoraj wyczyściłam. No i pralka jak nowa, tak? Trzeba to zrobić. Cały ten pojemnik da się wyciągnąć, wyszorować go porządnie, umyć. Czyli Karola jest czyścioszka, wychodzi ja, że jestem brudas. Trudno. Nie, po prostu nam się trochę... Pralka myśleliśmy, że się zepsuła, w końcu trzeba ją było wyczyścić. A widzicie, i takie są fakty. Słuchajcie, drugą rzecz, którą zrobiłam, to ja mam w domu, nie wiem czy macie, suszarkę taką bębnową i też ją tam porządnie z tych różnych rzeczy pootwierałam i wyczyściłam. Tam się na dole takie coś, taki filtr wyczyściłam, później taki drugi filtr, trzeci, wszystko wyczyściłam, więc mam też suszareczka, słuchajcie, jak nowa. Tego się z reguły nie robi. Albo się o tym zapomina, a ja polecam, żeby jak gdyby mieć to w pamięci i zrobić, bo to pranie też będzie bardziej pachnące, jak będzie wnętrze tej pralki czyste. To jest kolejna rzecz. Z takich jeszcze rzeczy, które mogę Wam polecić, i u mnie to się sprawdza i mój synek lat 6 zajmuje się jakiś czas tym, a mianowicie wydrukowałam mu, bo ja mam w domu drukarkę, może ktoś z Was jeszcze pracuje, to z pracy może przynieść, wydrukowane, słuchajcie, rzeczy do kolorowania, rysunki do kolorowania. Mój synek, tylko to musi być tematyczny, słuchajcie, najważniejsze, mój synek bardzo lubi znaki drogowe i Pacmana, więc ja mu nadrukowałam zwykłych takich do kolorowania kartek, tylko właśnie z tym, co dziecko lubi, bo to nie może być jakaś tam kolorowanka, tylko właśnie z tym, co lubi, więc mu nadrukowałam dużo różnych znaków drogowych, właśnie tego Pacmana i on sobie siada i naprawdę maluje, a potem to wycina, więc... Cały ten proces zajmuje trochę czasu, a ja mam taki udawany, powiedzmy, że home office, bo po prostu nie jest lekko. Łącznie z tym, że ja mam komputer, a obok wszystkie słodziaki muszą patrzeć, jak ja pracuję i w ogóle się ruszyć nie mogę. Także tak. I powiem Wam, że z tymi kolorowankami naprawdę u mnie działa. Ja sobie naprawdę z przyjemnością te znaki drogowe i tego Pacmana koloruje i wycina i tam podpisuje, bo on już sobie pisze ładnie i też praktykuje przy tym literki drukowane i pisane, bo on chce być porządnym uczniem, jak pójdzie do szkoły we wrześniu. Także ma z tym naprawdę sporo frajdy. I to są takie rzeczy, które po prostu spontanicznie wpadły mi do głowy i pomyślałam, że powiem Wam o tych rzeczach. Nic wielkiego, nic wzniosłego, ale wzniosłe rzeczy ma Karola. Bo tak naprawdę ona mi tutaj wspomniała, że powinniśmy powiedzieć o tych... grach. Przyniosła dwie gry. Dwie gry przyniosłam, dwie gry planszowe i słuchaj, to jest... Pokaż pierwszą najpierw, może tą dużą. Tą dużą. To jest taka bardziej... No tu muszą być 4 osoby minimum, więc to taka bardziej rodzinna gra. Rodzinna gra. Time, zabawa... Party time. Tak. Party time. Zabawa nie tylko słowami. Dobrze i otwieramy, sprawdzamy co jest w środku. Jest normalnie ciach, 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 tak, plansza. I sobie ją tu ustawiamy, dobrze. I tutaj są... I tak, tam są różne rodzaje kart, tak. Na przykład karta... I jest tak, to ABC. Możesz... ABC, dobrze, biorę pierwszą. I tu masz literki z tyłu. Są różne literki. I jaki masz numerek na planszy? Aha. Tam na planszy masz różne numerki. Na planszy. Aha, aha, aha. Okej, okay, plansza, okej. Okay. Tak, dawno nie grałam, tak, widzisz. Tu masz literkę z tyłu. Aha, aha. Dajmy na przykład, że masz G. Aha. I masz 20 sekund na to, 30 sekund na to, żeby powiedzieć 20 słów na literę G. Ej, Gdańsk, Gdynia. Bez nazw własnych. To trudno bardzo. Od jakiego brzydkiego słowa zaczęłam? Ja naprawdę nie rozumiem. Dobra, wytnę to najwyżej. Okej, no to jest super fajne, dobrze. ABC? Właśnie, jest też kategoria tutaj z rymami. Pijany. I musisz zdanie ułożyć i rym do tego. Zdanie musi się kończyć na pijany. Był pijany, a potem poobijany. Aha, i mam punkt wtedy, tak? Tak. Ekstra. Mi się też słowo trafiło. Pijany. Dobrze, tutaj dalej. Tutaj jest coś a la tabu. Że masz na przykład słowo, wybierz sobie jakieś tam słowo. Obóz. I musisz opisać to słowo bez użycia słowa obóz. Aha, 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 aha. I jeszcze masz dwie karty. Pokażę, bo powiem wam, że fajne. Może tak, coś z tego być. Jest jeszcze karta, że to jest kalambury. Jak pokazać stonogę? No właśnie, niektóre są zaskakująco trudne. Fajnie. I jest jeszcze karta, o tutaj. A i to jest taka fajnie gra rzeczywiście rodzinna. I tu masz znane osoby i musisz też opisać tą osobę. Roger Federer. Pyk, 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 pyk. Można tak? Możesz używać słów. Aha, można używać słów. Okej, dobrze. Powiem wam, podoba mi się fajna taka rodzinna gra. A to powiem, że bym kupiła. To grałabym. Jest super, naprawdę, to jest świetna gra. I z dziećmi, i nawet właśnie sami dorośli. Naprawdę super się gra. Super, dobrze, dobrze. To mamy pierwszą grę, dobrze, dobrze. No i druga gra, to też jest rewelacyjna gra. Akurat ja mam wersję dla dorosłych. Okej. Okay. Ale jest też wersja dla dzieci, jest też wersja taka normalna. No i to jest 5 sekund. W grze 5 sekund bez cenzury pytania zostały przygotowane z myślą o pełnoletnich graczach, a odpowiedzi na nie nie obejdą się bez dwuznacznych aluzji. No dobrze, sprawdzamy to. Aha, aha, aha. Okej. Okay. Karola, bardzo mi się to jakoś tak... To odmierza 5 sekund. Aha, a tak jakoś mi się, nie wiem, kojarzy jakoś tak. No dobrze. To sobie wezmę, słuchajcie, jakąś tam kartę jedną, tak? Jestem po dwóch stronach. Wymień 3 powody, dla których ściągasz koszulkę. Ale nie muszę jej ściągnąć. Nie. Wymień 3 osoby, które nigdy nie przyznają się do winy. O, to mój mąż na przykład. Dobre. Wymień 3 marudy. Wymień 3 niegrzeczne pytania. Wymień 3 powody, dla których chcesz dzieci. Obciachowe części garderoby. Fajne. 3 zastosowania kajdanek. No nie wiem, Karola, no dobrze, bo mi tutaj YouTube nie przepuści tego vloga. No bardzo takie, no bardzo można się fajnie razem pobawić. 18+ jest zaznaczone. Tak. Bez cenzury. Ale jest też wersja właśnie taka rodzinna i chyba też wersja dla dzieci. Fajne. Jeszcze jedną rzecz ci chciałam pokazać. Dobrze. Tam aplikację. O, zobaczcie, jaką ma ładną tapetę, to jest miłość. Wymień 3 powody, dlaczego nie chcesz jeszcze mieć nim dzieci. Jaja se robię, jaja, dobrze, przepraszam. Taka aplikacja, aha, aha. Ucz się wtedy, kiedy ci pasuje. Dobrze, kliknęłam? Tak. Mhm. I można się doskonalić? Tak, i są tam różne kursy. A, kursy takie online. Styl życia, kurs stylu życia, słuchajcie. To musi być w dechę. A, uzupełnianie paznokci. 300 się nauczycie, dziewczyny. Ornamenty 1. stopnia na paznokciach. Jedyne 69,99. Ja wiem, jakbym tak sobie znała, jak tanio podróżować po świecie na własną rękę. 74,99. Wiecie co? Jakbym sobie taki spersonalizowany kurs pode mnie znalazła. Młoda szyja, o, chciałabym. Jedyne 69,99 przecenione. Ty, ale fajne! No ale też są na przykład właśnie jak przerabiać zdjęcia w Lightroomie, w Photoshopie, jak montować filmy w Premierze. O! Więc no, niektóre te kursy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, fajna aplikacja. A może akurat? Fajnie, marketing, rozwój osobisty, biznes, finanse, księgowość i różne... Bardzo fajna rzecz. I piękna tapeta. No dobrze, kochani, kończmy już, bo tutaj się rozhulałyśmy. Czekamy na wasze pomysły, co można zrobić w domu, jak spędzić fajnie czas. Wszystko nas interesuje. Co jeszcze warto posprzątać oprócz tego mycia okien? Piekarnik. Piekarnik, o! Piekarnik. Lodówkę mam wysprzątaną, ale piekarnika jeszcze nie. Zajrzę dzisiaj. Słuchajcie, co jeszcze można wysprzątać w domu, poukładać w domu? Już sobie tak zrobiłam, słuchaj, laptopika, wszystko pousuwałam. Ale też warto na przykład zrobić sobie samemu paznokcie. Pokaż, Karola, pokaż, jakie masz paznokcie do tego aparatu. No, a takie nosiła szpony, a takie ma piękne. Sama zrobiła. Sama zrobiłam, tak. A to jest, Karola, hybryda? Hybryda, tak. Kupiłam sobie lampę, taki podstawowy zestaw do hybryd. I lecisz. I lecę. No i brawo. Się nauczyła, ma. No, a ja? No dobrze. Ale kolor mamy prawie taki sam. Kolor mamy taki sam. A słuchajcie, zapewniam Was, że jeszcze 2 lata temu Karola przychodziła tutaj z takimi szponami, plastikami, że to było w ogóle jakieś nieporozumienie. No i co? No i się doszkoliła przy mnie. Czy sama zmądrzała? Sama zmądrzała. No, poszła po rozum do głowy i tak ma piękne teraz dłonie z pięknymi, ładnymi paznokciami, a nie z tymi szponami. Dobrze, kończymy? Coś jeszcze chciała... Zapowietrzyła się, nie? Dobrze. Macha. Dobra, dziękujemy za dziś. Kochani, subskrybujcie nasz kanał. Piszcie, co jeszcze możemy robić w domu, a może macie też jakieś fajne gry, w które można sobie fajnie, rodzinnie pograć, albo z połówką kochaną. Dawajcie znać, jakie gry gracie. Żegnamy się i subskrybujcie. Pa!